Z pierwszego spotkania na Akademii Muzycznej we Wrocławiu pamiętam to, iż wszędzie brzmiała muzyka wykonywana na żywo, była miła atmosfera, przyjemna, no i oczywiście kameralne warunki. Z mojej pierwszej wizyty w naszej uczelni pamiętam przede wszystkim spotkanie z jednym z założycieli i długoletnim kierownikiem Zakładu Muzykoterapii, panem doktorem Andrzejem Janickim. Trafiłam tam jako uczennica Państwowego Liceum Muzycznego w ramach Dni Otwartych i to właśnie rozmowa z panem doktorem pomogła mi utwierdzić się w przekonaniu, że z muzyką chcę związać swoje dalsze losy. Egzamin wstępny był dla mnie swoistego rodzaju trzydniowym maratonem, w trakcie którego trzeba było wykazać się nie tylko wiedzą merytoryczną, ale odpornością na stres, bystrością i refleksem. A jaki był egzamin wstępny? No był dla mnie bardzo ciekawy. Miałem przyjemność poznać, po raz pierwszy spotkać pioniera polskiej wrocławskiej muzykoterapii doktora Andrzeja Jańskiego, którego znałem jedynie z literatury. Okres studiowania to był jedna wielka przygoda, spotkanie z ludźmi potrzebującymi, chorymi, niepełnosprawnymi w muzyce, dzięki muzyce i poprzez muzykę. Okres studiów wspominam jako czas wypełniony bardzo intensywnie, licznymi obowiązkami, pracą, zajęciami. Także przyjemnościami i korzystaniem z uroków życia studenckiego, które wówczas we Wrocławiu kwitło. Ten czas naszych studiów sprzągł się z okresem transformacji zachodzących w naszym kraju i myślę, że wszystkie te okoliczności sprzyjały temu, by rozwijać się w sposób pełny, harmonijny i kształtować swój charakter jako charakter przyszłego muzykoterapeuty. W programie studiów mieliśmy przedmioty, które umożliwiały nam nie tylko poszerzanie i pogłębianie wiedzy muzycznej, ale także poznawanie wiedzy o człowieku, wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, medycyny. Ogromną wartością naszych studiów były zajęcia praktyczne, gdzie pod okiem pedagogów mieliśmy okazję do zdobywania pierwszych doświadczeń profesjonalnych i szlifów muzykoterapeutycznych w kontakcie z pacjentami na oddziałach szpitalnych, w placówkach szkolno-wychowawczych, w ośrodkach specjalnych. Egzamin dyplomowy na zawsze pozostanie w mojej pamięci ze względu na fantastyczną atmosferę stworzoną przez naszych wykładowców. To był ten pierwszy moment, kiedy już nie jako studenci, ale profesjonaliści, muzykoterapeuci mogliśmy dzielić się wynikami swoich prac badawczych. Egzamin dyplomowy był bardzo przyjemny. No przede wszystkim było to bardzo ważne wydarzenie w moim życiu, ponieważ było to ukoronowanie czasu studiowania. Przede wszystkim była to przepustka do przyszłego zawodu muzykoterapeuty. Na przedostatnim roku studiów podjąłem pracę w Ośrodku Szkolno-Uchowawczym Dzieci Niewidomych we Wrocławiu. Tak, kończąc studia już miałem 2-letnie doświadczenie kliniczne oraz dorobek popularyzatorski, dorobek publicystyczny. Stąd myślę, jeden z moich profesorów zaproponował mi pracę w charakterze nauczyciela akademickiego w Zakładzie Muzykoterapii. Tu studiowałam i tu zostałam. Po odebraniu dyplomu, zresztą w bardzo uroczysty sposób, w auli leopoldyńskiej we Wrocławiu, i zyskaniu tytułu magistra sztuki w zakresie muzykoterapii, otrzymałam propozycję, by objąć posadę asystenta w Zakładzie Muzykoterapii. Moje pierwsze zajęcia ze studentami realizowałam w specjalistycznym zespole psychiatrycznej opieki zdrowotnej z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne. I w zasadzie można powiedzieć, że zostałam tej psychiatrii wierna do dnia dzisiejszego, ponieważ nadal prowadzę zajęcia z muzykoterapii w psychiatrii, w rehabilitacji psychiatrycznej, ale nie tylko z dorosłymi, także z dziećmi. Zresztą w międzyczasie ćwierć wieku pracowałam też jako muzykoterapeuta i muzyk w szkole z oddziałami integracyjnymi. Dlaczego warto wstąpić w
w poczet naszych studentów i zacząć studiować muzykoterapię. Myślę, że jest to szansa na nie tylko rozwój osobisty i doskonalenie swoich umiejętności muzycznych, ale przede wszystkim okazja do tego, by wykorzystać muzykę i aktywność muzyczną w służbie drugiemu człowiekowi, by nieść ulgę w cierpieniu, aktywizować tam, gdzie jest to potrzebne, wyciszać, rozwijać wyobraźnię i sprawiać radość płynącą z kontaktu z muzyką. A dlaczego warto startować, dlaczego warto zdawać na studia z zakresu muzykoterapii Akademii Muzycznej? No, powodów byłoby wiele. Na pewno jednym z nich jest ten, iż studiując we Wrocławiu sięgacie no, niejako do kolebki muzykoterapii, niejako do mekki muzykoterapii. To tu 48 lat temu powstał pierwszy, jedyny w Polsce w ówczesnym czasie zakład muzykoterapii i oczywiście zostały powołane studia z zakresu muzykoterapii. Tu mamy największe osiągnięcia i dorobek artystyczny, naukowy, dydaktyczny i popularyzatorski z zakresu muzykoterapii. Drugim powodem może być to, iż na swojej drodze do zawodu muzykoterapeuty możecie Państwo spotkać wybitne osobistości, wspaniałych nauczycieli, pedagogów, muzyków, terapeutów. Trzecim argumentem, może najważniejszym, będzie to, że tu na Akademii Muzycznej imienia Karola Lepińskiego we Wrocławiu czekamy na Was. To z Wami chcemy rozwijać muzykoterapię jako naukę i dyscyplinę. Jak najbardziej, drodzy Państwo, czekamy na wszystkich kandydatów, na wszystkich Państwa, którzy interesujecie się muzykoterapią, którzy lubicie muzykę, którzy bez niej nie wyobrażacie sobie życia, a przede wszystkim którzy chcecie pomagać innym osobom swoim zapałem, sercem, wysiłkiem i talentem. Proszę Państwa, czekamy z otwartym sercem na kandydatów, którzy są żądni wiedzy, odważni, ciekawi nowych doświadczeń, a przede wszystkim życzliwie usposobieni do innych osób. Niech muzyka prowadzi Państwa prosto do bram Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Zapraszamy serdecznie. Tak więc, drodzy Państwo, do zobaczenia na egzaminach wstępnych na muzykoterapię.